Przez kilka lat tak zwane szybkie rozbłyski radiowe stanowiły dla ekspertów prawie nierozwiązywalną zagadkę. Przez długi czas eksperci nie mieli pojęcia o pochodzeniu tych krótkich impulsów promieniowania radiowego. Jednak niedawno opublikowane badanie zapewnia, że jesteśmy znacznie bliżej rozszyfrowania tej galaktycznej tajemnicy. Dowiedz się więcej o tych fascynujących błyskach radiowych, ich właściwościach i obecnym stanie wiedzy na ten ekscytujący temat. Chcesz dowiedzieć się więcej o ekscytujących wydarzeniach we wszechświecie? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space, aby nigdy więcej nie przegapić żadnego z naszych filmów. Pamiętaj, aby dać nam kciuk w górę, jeśli podobają Ci się treści naszych filmów. Przyjrzyjmy się teraz tajemniczym, szybkim rozbłyskom radiowym, które od wielu lat dezorientują naukowców. Fast Radio Bursts – tajemnicze rozbłyski radiowe z obcych galaktyk. Kiedy zespół naukowców był w 2006 roku zajęty ponowną analizą niektórych przeglądów nieba przeprowadzonych przez Parkes Radio Telescope w Australii, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Chociaż dane były dostępne dla ekspertów przez 5 lat, dopiero teraz zdali sobie oni sprawę z tego, że wyniki pokazały niezwykły szczegół. Szybkie błyski radiowe, które pojawiały się z prędkością błyskawicy i równie szybko znikały. Podobne szybkie sygnały zostały już zarejestrowane w badaniach pulsarów. Jednak w przeciwieństwie do impulsów emitowanych przez szybko obracającą się gwiazdę neutronową, złowieszcze błyski radiowe zwykle nie występują wielokrotnie, ale w większości przypadków tylko raz. Krótki impuls promieniowania radiowego trwa zaledwie kilka milisekund. W tym krótkim czasie erupcji błyski radiowe często osiągają natężenie do 30 Jansky. To jednostka miary, która wskazuje siłę gęstości strumienia źródła radiowego. Biorąc pod uwagę, że szybkie rozbłyski radiowe trwają tylko kilka ułamków sekundy, osiągają niezwykłe stężenie. Niejasne przypuszczenia zakładały, że zdumiewające rozbłyski radiowe mogą pojawiać się w przybliżeniu co 10 sekund. Jednak założenie to wciąż nie ma solidnych dowodów. Pewne jest, że do 2017 roku eksperci byli w stanie bardziej szczegółowo zbadać około 25 szybkich rozbłysków radiowych. Za pomocą dywersji, czyli bezpośredniej zależności wielkości fizycznej od częstotliwości danej fali, udało się wyliczyć przybliżoną odległość impulsów radiowych. Ten naturalny fakt fizyczny jest używany do określania, jak bardzo odpowiedni sygnał radiowy jest spowolniany przez wolne elektrony w przestrzeni. Przełomowym odkryciem naukowców było to, że ostatecznie tylko 6% zmierzonej dyspersji może być spowodowane składem materialnym naszej macierzystej galaktyki, Drogi Mlecznej. Na tej podstawie uznani eksperci wywnioskowali, że obserwowane szybkie rozbłyski radiowe muszą znajdować się w odległości do 3,3 gigaparseków od nas. Gigaparsek odpowiada odległości około 3,26 miliarda lat świetlnych, przy czym rok świetlny może być utożsamiany z wartością około 6 bilionów mil. Innymi słowy, oznacza to nic innego jak to, że szybkie rozbłyski radiowe mają pozagalaktyczne pochodzenie i nie pochodzą z naszej domowej Drogi Mlecznej. Teorie i próby wyjaśnień. Chociaż eksperci byli w stanie określić przybliżoną odległość szybkich impulsów radiowych, znalezienie ich pochodzenia będzie znacznie trudniejszym przedsięwzięciem. Po tym jak wyszło na jaw istnienie rozbłysków radiowych, powstały najróżniejsze teorie naukowe, próbujące rozszyfrować tło tych ekscytujących zjawisk. Postawiono tezę, że błyski radiowe mogą być wynikiem połączenia dwóch białych karłów, niezwykle zwartych, starych gwiazd. W ten sposób nowo uformowany biały karzeł mógłby utworzyć potężny biegun magnetyczny, ostatecznie odpowiedzialny za niezwykłe błyski radiowe. Jeśli ktoś podąży za tą tezą, to wszędzie tam, gdzie znajdują się te rozbłyski, powinna być wykrywalna także supernowa. Ponadto niektórzy eksperci sugerowali, że szybkie rozbłyski radiowe mogą być krótkimi rozbłyskami na tzw. gwieździe rozbłyskowej. Gwiazdy te, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się występowaniem rozbłysków, czyli krótkich erupcji o ogromnych ilościach energii. Wykryta dyspersja nie jest zatem spowodowana gigantyczną odległością przestrzenną, ale raczej plazmową otoczką gwiazdy rozbłyskowej.
ponieważ odpowiadające im rozbłyski zwykle mają swój początek w chromosferze niższej warstwie atmosfery, promieniowanie radiowe może ulec dyfrakcji na swojej drodze do nieskończonej przestrzeni kosmicznej i ostatecznie pojawić się w postaci krótkotrwałych błysków radiowych. Inna hipoteza sugeruje, że korzenie tych zjawisk, pomimo zaobserwowanej dyspersji, w rzeczywistości znajdują się w Drodze Mlecznej. Zgodnie z tą teorią, dyspersja może być spowodowana wpływem gazów, które powstają np. w czasie parowania czarnych dziur. Prawdopodobnie najbardziej ekscytująca teoria dla szybkich wybuchów radiowych szuka ich pochodzenia poza naturalnie występującymi interakcjami galaktycznymi. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że mierzone sygnały są w rzeczywistości pozostałościami pozaziemskich sygnałów radiowych. Choć wszystkie te próby wyjaśnienia wciąż mają rację bytu, niektórym naukowcom udało się w minionym roku osiągnąć kamień milowy w poszukiwaniach pochodzenia szybkich błysków radiowych. Według nich to nie białe karły, rozbłyski, gazy czy technologie pozaziemskie powodują szybkie rozbłyski radiowe, ale magnetary. Przełom naukowy. Chociaż w ostatnich latach odkryto setki szybkich wybuchów radiowych, naukowcy byli w stanie prześledzić tylko znikomy ułamek tych zjawisk w ich macierzystych galaktykach. Wynika to głównie z naturalnego faktu, że impulsy radiowe trwają jednorazowo tylko kilka milisekund. Dzięki informacjom dostarczonym przez kosmiczny teleskop Hubble'a, eksperci byli ostatnio w stanie dodać 5 kolejnych szybkich impulsów radiowych do listy wyśledzonych rozbłysków radiowych. Za pomocą obrazów o wysokiej rozdzielczości odpowiednich galaktyk, naukowcy byli nawet w stanie określić przybliżoną pozycję sygnałów radiowych w kosmosie. Ekscytującym odkryciem było to, że zmierzone rozbłyski radiowe najprawdopodobniej pochodzą z okolic spiralnych ramion galaktyk. Wiadomo również, że odpowiednie regiony zawierają tzw. magnetary. Są to gwiazdy neutronowe, które posiadają nieporównywalnie silne pola magnetyczne. Uważa się, że te ciała niebieskie powstają, gdy gwiazda o masie własnej 1,4 do 3 mas Słońca staje się supernową. Chociaż większość wykrytych błysków radiowych to zjawiska jednorazowe, istnieje inna, znacznie rzadsza klasa w dziedzinie szybkich błysków radiowych, zwana wzmacniakami. Fakt, że odpowiednie rozbłyski pojawiały się w powtarzających się odstępach czasu, sugerował, że ich pochodzenie musi być procesem trwałym. Z tego powodu naukowcy od pewnego czasu obserwują zwarte obiekty, takie jak czarne dziury i gwiazdy neutronowe, ponieważ podejrzewa się, że są one w stanie wytwarzać błyski radiowe. A jak teraz wiemy, nadzieje pokładane w tych śledztwach nie były bezpodstawne. W czasie, gdy eksploracja pozagalaktycznych ramion spiralnych już sugerowała, że rozbłyskowi magnetarów towarzyszy generowanie rozbłysków radiowych, latem 2020 roku ukazał się raport naukowy, który udowodnił to zjawisko nawet w naszej macierzystej galaktyce. Astronomowie zaobserwowali magnetar w Drodze Mlecznej emitujący szybki rozbłysk radiowy. Temu galaktycznemu wydarzeniu towarzyszyły wybuchy wysokoenergetycznego promieniowania gamma. Jednak fakt, że nie wszystkim zmierzonym rozbłyskom gamma towarzyszyły szybkie rozbłyski radiowe, ponownie stworzył więcej pytań. Niemniej jednak eksperci mają teraz obiecującą wskazówkę, którą należy bardziej szczegółowo zbadać w trakcie przyszłych dochodzeń. Teraz, gdy ludzkość zbliżyła się do odpowiedzi na pytanie, gdzie generowane są impulsy radiowe, pytanie, jak dokładnie generowane są szybkie impulsy radiowe, nadal pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. Fascynujące magnetary. Rzeczywiście, dokładna natura magnetarów również budzi pewne pytania. Wiemy, że te ciała niebieskie reprezentują zapadnięte jądro masywnej gwiazdy. Gęstość magnetarów jest tak ogromna, że ciała niebieskie mają masę wielkości mniej więcej naszego Słońca, ale jednocześnie promień wielkości tylko około 6 mil. A tło ogromnych pól magnetycznych magnetarów nie zostało jeszcze rozszyfrowane. Z jednej strony można sobie wyobrazić, że pola te są pozostałością po zapadnięciu się gwiazdy lub że są generowane przez nadprzewodnictwo, czyli praktycznie bezoporowy materiał, który może znajdować się we wnętrzu magnetarów. Bez względu na to, jak generowane są imponujące pola magnetyczne, struktury są około bilion razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi. Ta siła jest nawet wystarczająca do zniekształcenia orbitali elektronowych, to jest przestrzennych funkcji falowych atomów. Jednocześnie silne pola magnetyczne są w stanie przyspieszać cząstki, a tym samym powodować zdarzenia wysokoenergetyczne.
Odpowiednie zjawiska mogą być jednak również wytworzone przez zaburzenia magnetyczne, które powstają w wyniku przemieszczeń materiału we wnętrzu magnetara. Te interakcje są ostatecznie odzwierciedlone w produkcji promieni rentgenowskich i gamma. Dla naukowców pewne jest, że promienie gamma muszą mieć ścisły związek z powstawaniem szybkich rozbłysków radiowych. Jednak przyszłe projekty badawcze sprawdzą, dlaczego eksperci nie byli jeszcze w stanie zidentyfikować powtarzającego się wzoru i dlaczego błyski gamma występują bez akompaniamentu błysków radiowych. Co sądzisz o ekscytujących, szybkich rozbłyskach radiowych? Nie możemy się doczekać Waszych przemyśleń, sugestii i opinii w komentarzach. Kliknij jeden z obrazów w napisach końcowych, aby przejść do innych filmów. Dzięki za zainteresowanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.